Czarnogóra, Albania, Bośnia i Rumunia. Trochę krzywo. Transalpin. Postanowiliśmy przyjechać do Rumunii. Jest ostatni weekend września, czyli ostatni czas tak naprawdę, żeby przejechać te kultowe trasy, jakimi jest Transalpina i Transfogarska, ponieważ z 1 października zamykają te drogi ze względów na pogodę. My jak na razie mamy przepiękną pogodę i ruszamy w kierunku Strategiki. Przez tą presję nakleiłem krzywo. Genialny, chodź. Piękno to, chodź. Co ty zjeść? Tu masz jeszcze am. Jezus, go, Grzesiek! Na pakę? Zabieramy osło. Na pakę? Zabieramy. Jezus, świetny. Co to za wyżerka? Ty paluszka, au! Ukryz. Tutaj jest stołówka, a tu jest kolejka. O, jeden czeka. Drugi czeka. Jeden osioł i dwa osły. Ledwie wjechaliśmy na Transalpinę, ona już zachwyca nie tylko widokami, ale też napotkanymi zwierzątkami. W tym przypadku bardzo przyjazne osiołki. Ostatni raz w Rumunii byłem jakoś 3 lata temu i przyznam szczerze, że niewiele w sumie pamiętam z tamtej wyprawy, dlatego postanowiliśmy wrócić do Rumunii, odświeżyć sobie panujące tutaj krajobrazy i jedziemy takie klasyki, czyli Transalpina, Strategika i Transfogarska. W tym momencie właśnie pokonujemy sobie bezdroża Strategiki i napawamy się tym pięknym widokiem. Będąc w Albanii, cieszyłem się, że mam szmaciany dach, bo uznałem, że będę sobie codziennie mógł jeździć cabrio. Ale rzeczywistość była inna, bo w Albanii po prostu tak grzało słońce, że nie było mowy, żeby jeździć bez dachu i po prostu zamykałem ten dach i jeździłem w klimatyzacji. Ale teraz jesteśmy w Rumunii i mamy 20 stopni na zewnątrz, słoneczko pięknie świeci i tak naprawdę cały dzień jeździmy bez dachu, więc klimat jest niesamowity. Jest tylko jeden mały minus i rzecz, na którą się średnio przygotowałem. Mianowicie delikatnie się spiekłem, bo nie posmarowałem się oczywiście wcześniej. Czapkę założyłem dopiero teraz, więc generalnie jest trochę upieczony gołąb. Do Rumunii przyjechaliśmy dość mocno patrolową ekipą, więc nie mam tutaj lekkiego życia, ale pokrótce przedstawię uczestników tego wyjazdu. Pierwsze auto to mapa, której myślę, że w sumie przedstawiać nie trzeba i tym bardziej nie trzeba przedstawiać człowieka, który tą mapą przyjechał, ponieważ jest to znany i lubiany Przemysław.
Kolejny patrol to GU4, czyli Paweł z Patrol for You. No tutaj nie ma jakichś niespodzianek, po prostu pod maską BMK, skrzynia, automat, patrol jak każdy inny. Trzeci patrol to patrol Super Safari z oryginalnym 4.2 bez turbo, także może nie ma dużo mocy, ale za to ma najmniejsze koła. Z tego co wiem, to twoja pierwsza wyprawa offroadowa, zgadza się? Tak, w końcu. Jak ci się podoba? Jak się odnajdujesz? Super. Zajebiście, naprawdę cudowna sprawa. Bardzo żałuję, że nie udało się wiele lat temu, jak mnie namawiali koledzy. W sumie nie było czym. Można się było doczepić, ale jednak jak się pojedzie swoim samochodem przygotowanym, rewelacja. Jak to jest budować przez lata patrole wyprawowe i teraz dopiero zrozumieć po co? Szkoda, że tak późno, nie? Tyle. Dobra, a jak ci się ogólnie podoba Rumunia offroadowo? Nie no, świetnie. Świetnie, naprawdę fajnie. Widoki, rewelacja, tak zmienny krajobraz. No bomba po prostu. Zatkało mnie tak naprawdę w niektórych momentach, jak wjechaliśmy na tą trasę szutrową tam koło Transalpina, jak ona się nazywa? Strategika. Strategika, o. Rewelacja, naprawdę polecam. Super. To jeszcze powiedz specyfikację swojego auta, bo zakładam, że nie ma tam oryginalnego silnika. No nie, no, żeby był wyjątkowy, użyliśmy BMW. BMW 204 konie, skrzynia 6HP 28X, zrobiony na jakieś tam chyba 280 koni, wysoki moment obrotowy, zawieszenie Dobinsona, 3+3 cale, no uzbrojony z zewnątrz, nie wygląda może jakoś tam na mocno uzbrojony samochód, ale jest przygotowany tak jak trzeba, czyli zabudowa do spania, zbiornik na wodę, prysznic, bla bla bla, bla. Wszystko co trzeba jest tak naprawdę. I jeszcze mi powiedz, jak się odnajdujesz w takim życiu na dziko, że tak to nazwę? Bomba, no po prostu bomba, stare harcerskie czasy mi się przypominają. Przemo, co robimy? Paliwo do wypasta zabrakło Grzegorzowi i trzeba zorganizować, a że nie ma jak, to jedyna słuszna koncepcja. Buteleczka. Już idziemy. Albo od razu wybasto daje ci zatankuje. Nie, to tylko wiesz, to było twoje najdroższe paliwo, jakie tankowałeś? W tych pięknych okolicznościach przyrody mam pytanie, bo wiem, że ostatnio byłeś Land Roverem na wyprawie. To powiedz mi, czemu teraz przyjechałeś patrolem? Nie, bo Land Rover jest nienaprawiony, nie? Ale nie, no to Land Rover to jest porażka generalnie, nie? Jeżeli chodzi o wyjazdy offroadowe, bo to się wprowadza w tryb awaryjny z byle powodu i niestety samochód z 300 koni robi się 75, 100 i to się przynajmniej nie da jeździć. A tutaj w tym parku tryb awaryjny może się pojawiać, nikogo to nie interesuje. On dalej jedzie i robi swoje, aczkolwiek tu mam pewne zastrzeżenia do mojego, bo mi... No i kluczykiem musisz przykręcić. Masz w strategice? Powinien być. Masz zastrzeżenia do patrola? No do mojego, bo coś mi się... O! Działa? Ale patent. Szuka, od godziny szuka tego, rurki. Żeby... Najszybsza ta stacja benzynowa. Dobra, Grzesiu. On tak ma. Zapomniałem. One tak mają. Zapomniałem, że ten, że jeszcze jest, wiesz. Uuu, wyrywny. Dziękuję. A, mamy to. A naprawić mój zawodnik. Mamy to. Widziałeś gościa? Wyssać krew i zostawić. Co za naród. Co to był za Land Rover? Discovery 4, którym byłem w Moskwie, w Sankt Petersburgu. Jeździłem nim trochę też. Fajne auto, tylko no już przyszedł czas chyba na niego i zaczęli Albanii, po ile po asfalcie się nie fajnie jeździło. On przeżył parę Ukrain. Na Ukrainie był chyba z 5, 6 czy 8 razy. I się udało przeżyć. Pojechał do Albanii i nie wiem, czy temperatura, czy wysokość, czy zmęczenie materiału, ale zaczęło no, błędami sypać. No i niestety wywalało. I zaprzyjaźniłem się z panami z serwisu Land Rovera w Tiranie. Później jeszcze dwie opony na jednym wyjeździe. No i stwierdziłem, że jednak Land Rover jest do niczego, nie? Komfort jazdy w tamtą stronę był wygodny, bo to się trzeba przyznać, tak? Bo na atekach czy z namiotem 160 można jechać. No a tym by się tyle nie dało, tak? No. A to nie jest tak, że jako stary patrolowiec patrzysz nieobiektywnie na Land Rovera? Nie. Dlaczego? Ja lubię eksperymentować, tak? Wiesz, raz BMW, raz 4.2, raz może, teraz może będzie Lexus, może będzie coś innego. Nie, no to trzeba poznawać wrogów, tak? No, żeby później się
wypowiadać się na ten temat, tak? Ale generalnie Land Rover no, nie nadaje się do takiej jazdy. No, może gdzieś tutaj blisko koło komina, wygodnie, bardziej do, na zakupy do supermarketu, niż przejechać krawężnik można, niż na jakąś tam większą wyprawę, nie? Bo to umówmy się, no nie wytrzymał tego, nie? Jakbym miał wybrać takie moje top 3, za co kocham wyprawy, na pewno widoczki, które się widuje codziennie, na pewno offroad, który jest codziennie, ale myślę, że na pierwszym miejscu jednak byłyby te wieczory. Wieczory takie jak dzisiaj, gdzie siedzimy sobie nad jakimś potokiem w górach, gdzie nie ma żadnej cywilizacji, gdzie nie ma totalnie zasięgu, więc tak naprawdę telefony są nam zbędne i siedzimy po prostu małą grupą dobrych znajomych i nic więcej w tym momencie się nie liczy, więc myślę, że właśnie takie wieczory jak dzisiaj najbardziej zbliżają i są takie najbardziej wartościowe na takich offroadowych wyjazdach i myślę, że to jest takie moje jednak mimo wszystko numer jeden, jeśli chodzi o wyprawy. No bo ciężko sobie wyobrazić coś piękniejszego niż wieczór ze znajomymi w miejscu, w którym jesteśmy totalnie odcięci od cywilizacji, w miejscu, gdzie nie mamy zasięgu, więc nikt nie korzysta z tych telefonów. Po prostu wszyscy siedzą, rozmawiają, są szczerzy i dobrze się bawią. I myślę, że to jest taka najbardziej wartościowa część tych naszych offroadowych wypraw. No i wykorzystując ten obozowy klimat, przenieśmy się kilka miesięcy wstecz, do Bośni, gdzie podczas powrotu z Albanii Paweł dokładnie w szczegółach pokaże nam swój mały dom na kółkach, czyli zabudowę zrobioną we Wranglerze. Witam wszystkich bardzo serdecznie z mojego gołębnika, a ten uśmiech oznacza to, że w końcu mam spanie w środku. W tym momencie jeszcze nie jest to do końca gotowy produkt. Powiedziałbym wręcz, że jest to dosyć prototypowa zabudowa, ponieważ odebrałem ją dosłownie w noc przed wyjazdem. Nie było czasu na testy, ale testy odbyły się w najlepszych możliwych warunkach, czyli po prostu przez miesiąc na wyprawie. Dlatego teraz też nagrywam w ogóle o tej zabudowie i o niej opowiadam, ponieważ żyłem w tym aucie przez miesiąc, korzystałem z tej zabudowy przez miesiąc i uznałem, że najlepiej będzie, kiedy o tym wszystkim wypowiem się po upływie właśnie tego terminu. Jest prototypowa również dlatego, że dalej mamy tutaj całe 1,90 m spania, co docelowo chciałbym oczywiście zmienić, ale jak widać fotele dalej są te same, dalej nie podsuwają się bliżej deski rozdzielczej. Będę nad tym jeszcze kombinował, póki co przetrwałem z tym 1,90 m w ten sposób, że po prostu moje nogi lądowały pomiędzy fotelami i spałem twarzą w stronę bagażnika, więc tak naprawdę komfortowo spędziłem w zasadzie każdą noc w tym samochodzie. Największy minus spania twarzą w tamtą stronę, w na przykład deszczową porę, kiedy nie mogę otworzyć sobie tylnego okna, jest taki, że jest dosyć mało wentylacji w tym samochodzie, ponieważ te boczne szyby z tyłu się nie otwierają, więc automatycznie, kiedy były otwarte tylko szyby w tylnych drzwiach i przednich, to mając twarz tam, brakowało trochę tlenu. Ale na szczęście deszczowych nocy w Albanii były chyba tylko dwie, więc większość spędziłem po prostu z otwartą tylną szybą. Docelowo plan jest taki, że będę spał głową w tamtą stronę, chociażby z tego względu, że tutaj, jak widzicie, jest dosyć nisko, ponieważ jest taka półeczka, ale jest to bardzo ważna i fajna półeczka. Ona bardzo dobrze organizuje mi tutaj miejsce, ponieważ codziennie jeżdżą na niej poduszki, koce, stolik, krzesełka i to nic mi nie lata po samochodzie. Wszystko jest tutaj spięte na tej półce ekspandorem i jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Zawsze mam to pod ręką. Tylko właśnie w tym momencie, kiedy muszę spać twarzą w tą stronę, no to faktycznie jest tu bardzo mało miejsca. Docelowo ta półka będzie po prostu w nogach, więc w niczym to nie będzie przeszkadzało. A pode mną całe serce tego projektu zwanego zabudową, czyli właśnie dwie szuflady, schowek i lodóweczka, czyli zagospodarowanie całej codziennej naszej przestrzeni. Zabudowa w całości jest aluminiowa, więc tak naprawdę na pusto ona prawie nic nie waży. Wiadomo, że lodówka trochę tutaj waży w tym wszystkim. Wszystko w ogóle jest brudne i zakurzone, ponieważ to wszystko jeździ ze mną miesiąc tutaj, więc może nie wygląda najładniej pod zdjęcia reklamowe, ale wygląda przynajmniej tak, jak to w praktyce jest. Tutaj mamy górną szufladkę, która jest całą moją kuchnią, czyli jeżdżą tutaj garnki, czajniczek, kubeczki, sztućce i kuchenka. Kuchenka bardzo fajnie tutaj wchodzi, idealnie na wysokość. Jedynie co, to trzeba tylko ten palnik pamiętać odwrócić i można korzystać. Uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ mamy do wszystkiego dostęp od razu, nie trzeba grzebać, kopać w tej zabudowie, szukać. Wszystko jest pod ręką, elegancko. Poniżej, pod kuchnią, znajduje się spiżarnia.
czyli wszystkie tematy żywnościowe, jakieś napoje, makarony, chleby, no wszystko po prostu, co jest nam potrzebne, żeby przetrwać, zrobić posiłek i tak naprawdę cała ta zabudowa, dolna część tej zabudowy pomieściła całe moje zapasy żywnościowe na miesiąc pobytu w Albanii. Oczywiście szuflady mają, to już nie jest jakaś nowość, ale mają oczywiście blokadkę, że kiedy stoimy z górki, to szuflada się nie zamknie, dopóki jej tutaj nie odblokujemy. Górna część nad lodówką jest w tym momencie schowkiem. Nad tym jeszcze pomyślimy, czy jakoś tego nie przerobić. No jest dostęp do tego schowka od góry. Jeździ tam gaz, jakieś pierdoły. Pomyślimy o tym, czy nie przerobić tego na szufladę. A dlaczego to nie jest szufladą od początku? Dlatego, że gdy to było szufladą od początku, to ta przestrzeń w środku, ze względu na dołożenie jeszcze prowadnic, byłaby jeszcze mniejsza, że nie wiem, czy by się tam zmieściła butla z gazem, a też nie chcemy przesadzić z tą wysokością całej zabudowy, bo wiadomo, że spanie w środku i tak jest dosyć ciasne. Dlatego jest to po prostu schowek na takie rzadziej potrzebne rzeczy, do których nie trzeba codziennie sięgać. Szczerze powiedziawszy, nie przeszkadzało mi to w ogóle, że nie mam tutaj tej szuflady, także możliwe, że to w ogóle w ten sposób zostanie. A poniżej szufladowa lodóweczka Jolko, całe 20 litrów, także nie za bogato. Rozmiar w sumie ten sam, który miałem w patrolu. Jest dosyć ciasno, ale wystarcza. No nie schłodzimy tu może wszystkiego, co chcemy. Nie możemy wozić tutaj produktów żywnościowych i napoi na cały wyjazd. Na klapie oczywiście podstawowa rzecz, bardzo potrzebna i przydatna, czyli stoliczek, który służy nam w codziennych czynnościach śniadaniowo-obiadowych. No jest to kawał blatu w sumie, wystarcza, żeby przyrządzić jakiś posiłek. Szczególnie był wygodny na przerwach właśnie obiadowych w środku dnia, gdzie nie chciało mi się często rozstawiać stolika głównego, takiego naziemnego, tylko tutaj przygotowywałem jakiś szybki posiłek i leciałem dalej. Fajnym gadżetem w tym stoliku jest jego spód, do którego w całości można przymocować panele MOLE. W moim przypadku jest to trochę niepraktyczne, ponieważ zaraz za drzwiami jest już zabudowa, więc praktycznie nic tu się nie mieści, ale dla ludzi, którzy nie planują mieć zabudowy na stałe, a chcą mieć po prostu stolik, wtedy mogą tutaj przymocować sobie siekierkę, piłę, nóż, no cokolwiek, apteczkę i wtedy jest to tutaj na tych drzwiach zagospodarowane. W moim przypadku nie ma na to miejsca. Ciuchy trzymam pod zabudową. Wszystko wymyśliłem w ten sposób, żeby podczas jazdy zabudowa mogła być rozłożona na takiej wyprawie oczywiście, a pod zabudową jest miejsce pomiędzy tylną kanapą, która jest złożona, a zabudową mam przestrzeń, w której jeżdżą narzędzia, części, ciuchy, tarp, prysznic, także całkiem sporo elementów i dzięki temu fizycznie na materacu podczas jazdy zupełnie nic nie leży, nic mi po samochodzie nie lata i fizycznie bardzo się cieszę, że mi się to udało, bo taki miałem plan, żeby właśnie nic na tej zabudowie nie leżało, żebym do pójścia spać nie musiał przerzucać całego samochodu i faktycznie ten plan udało się zrealizować. Zabudowa jest podparta na trzech takich nóżkach, z prawej, na środku i z lewej strony, także tutaj totalnie nic się nie ugina, stoi sobie na kanapie. Podłożyłem tutaj taką gumę, żeby tej kanapy jakoś mocno nie uszkodzić. Koło zapasowe również zostało zagospodarowane na dwa mocowania na bańki. Tutaj jest około 17 litrów w jednej i w drugiej bańce, czyli łącznie tej wody jest tyle, że tak naprawdę na jedną czy dwie osoby w zupełności wystarcza, a na środku wisi plecaczek na śmieci. Tym razem, proszę bardzo, Matt Killer, polska firma, zaczął to produkować. To jest pierwszy w ogóle model prototypowy, także jak widzicie, przetrwał miesiąc kurzenia, miesiąc lania wody potem na myjniach. Jak na razie jest cały, piękny, zdrowy. W ogóle bardzo polecam to rozwiązanie, jeżeli ktoś ma koło zapasowe z tyłu, ponieważ wszystkie śmieci jeżdżą po prostu fizycznie w tym worku, nie wala nam się to po samochodzie, a po bokach mamy również kieszonki, które można w jakiś sposób zagospodarować. W moim przypadku jeździ tutaj płyn do naczyń, ponieważ pierwszego dnia wylała się prawie cała butelka do zabudowy, dlatego wylądowało w plecaku. Zarówno ta półeczka, jak i ta piękna zabudowa, stoliczek, który mamy na drzwiach, czy uchwyty na banieczki na wodę. Wszystko to jest produkt Tomka z Expedition Gear i możecie bez problemu wszystkie te akcesoria też u niego na stronie nabyć. Expedition Gear lub X-Gear, zależy, różnie używa tych nazw. W każdym razie taki produkt jak
bańki na, mocowania na bańki na koło, czy właśnie ta półeczka, czy stolik, to wszystko są produkty, które są gotowe, leżą u niego na magazynie. Oczywiście on zabudowy również robi, ale to jest już indywidualne podejście do każdego klienta. Tak też było w moim przypadku, dlatego gotowego takiego produktu jako zabudowy nie znajdziecie, ale wszystkie produkty dookoła jak najbardziej leżą u niego na regale. Oczywiście pozdrawiam bardzo Tomka z Expedition Gear, który powiedział, że spanie we wranglerze to masochizm. Ma trochę racji, ale nie przesadzajmy. Generalnie, jak widać, da się w tym aucie funkcjonować, da się w nim żyć. Może nie ma w nim dużo przestrzeni, ale jeżeli się to wszystko dobrze zagospodaruje, to można być tu i teraz i podziwiać właśnie widok na Mostar. A skoro wiecie już, jak Paweł mieszka w Jeepie, możemy śmiało wrócić do rumuńskiej przygody. Wjeżdżamy właśnie na Transfogarską i mamy bardzo duże nadzieje, że spotkamy tutaj niedźwiadki. Trochę, nie ukrywam, po to przyjechaliśmy, żeby zobaczyć te niedźwiadki, bo ja jeszcze nigdy na żywo niedźwiedzia nie widziałem, także mam nadzieję, że jeszcze nie zapadły w sen zimowy. Droga Transfogarska powstała po to, żeby właściciele płaskich, szybkich, sportowych samochodów mogli poczuć to, co offroadowcy zawsze na wyprawach, ponieważ jest to droga asfaltowa, położona wysoko w górach, no z pięknymi widokami, dzięki czemu stała się tak kultowa. I jak widoczki? Zajebiste, cudowne, wspaniałe, zapierające dech w piersiach, niewyobrażalne, po prostu cudowne, może się powtarzam, cudowne. Prawie jak w Polsce, ale prawie robi ogromną różnicę. Ej, właśnie, bo ty wiem, że od lat jeździsz do Rumunii. Dlaczego tak bardzo lubisz tu wracać? Dlatego. Po prostu dlatego. Od 12 lat jeździmy tutaj wspólnie. Po prostu dlatego. To jest kraj, który ma wspaniałą kuchnię, wspaniali ludzie, wspaniałe krajobrazy. Szkoda tylko, że tak rzadko tu przyjeżdżam. Tu stoją trzy patrole, tu stoi Jeep i to z Jeepem sobie obcy ludzie robią zdjęcie. No. Jeździ się super, podróżuje się super, ale samochód też trzeba ubezpieczyć. I czy ty sprawdzałeś, ile przepłacasz za ubezpieczenie swojego samochodu? My mamy na to sposób. Pod tym filmem jest umieszczony link do porównywarki, dzięki której możecie dużo zaoszczędzić, a nawet zgarnąć 100 zł cashbacku na swoje konto od Mubi, partnera naszego odcinka. Ale to nie wszystko. Mubi przygotowało dla Was specjalny link. Jeśli jakiś Wasz znajomy kupi z niego ubezpieczenie, to dostaniecie 100 zł na swoje konto. I tak aż do 2000 zł w ciągu roku. Transfogarska totalnie nie jest offroadową drogą, ale jest przepiękna widokowo i dostępna dla każdego i zdecydowanie każdemu polecam tą trasę przejechać, jak już będzie w Rumunii, ponieważ widoki tutaj są naprawdę rewelacyjne i uważam,
uważam, moim skromnym zdaniem, że fajniej pojechać ją z południa na północ, czyli w sumie tak jak my to w tym momencie zrobiliśmy, ponieważ przejeżdża się przez taki tunel i otwiera się piękny, duży widok na całą dolinę. Także no, niezapomniane wrażenia, na pewno. Aura nam dzisiaj nie sprzyja, dlatego idziemy schować się pod ziemię i to nie byle gdzie, ponieważ jesteśmy w miejscowości Turda i tutaj znajduje się jedna z największych kopalni w Europie, czyli Salina Turda. I choć z zewnątrz wygląda to niepozornie, to w środku naprawdę znajduje się taka wielka kultowa komnata, która ma bardzo dużo metrów wysokości, ale za chwilę tam dotrzemy. Na razie idziemy zwykłym tunelem, takim, który nie robi jakiegoś dużego wrażenia, ale idziemy do wielkiej komnaty, która jest kultowa i ona jest takim punktem charakterystycznym tej kopalni, także zaraz tam dotrzemy. Generalnie to, co widać, to jest winda, żeby zjechać na sam dół, a teraz jesteśmy u szczytu i jak liczyłem tak pobieżnie, to wyszło mi, że tu jest wysokość 13 piętra i właśnie wchodzimy na taką taki taras, taki balkon, który jest po obwodzie tej wielkiej komnaty i teraz możecie zobaczyć, co jest w dole. Nie wiem, co mi się dzieje. Chyba tak sobie. Ej, nogi ci się trzęsą. Strasznie, strasznie, to jest poza kontrolą. Dramat, jak byłam tutaj parę lat temu, było dokładnie to samo, dokładnie to samo. Ale to co, że za wysoko jest? Za wysoko, no to jest 13 piętr, jak nie więcej. No i stoimy na drewnianym balkonie. Bardzo widać, bardzo silnym. Nie, no to jest masywna konstrukcja. Wygląda bardzo bezpiecznie, bardzo bezpiecznie. To, że jest tutaj 13 piętr wysokości, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to fakt, jak bardzo absurdalne atrakcje są w środku pod ziemią, bo mamy tutaj diabelski młyn, można zagrać w ping-pong, można zagrać w minigolfa, jest amfiteatr, są łódki, na których można pływać po jakimś jeziorku. Także to wszystko sprawia, że to miejsce jest totalnie absurdalne. Jesteśmy na Młyńskim Kole, w kopalni i ja to powiem szczerze, że zabiera dech trochę w piersiach ta kopalnia i dziwnie się wręcz czuję na tym Młyńskim Kole. I w ogóle to miejsce i to, gdzie my teraz się znajdujemy i to, co nas otacza, jest nie do opisania. Jesteśmy 13 pięter pod ziemią i mam w telefonie normalnie zasięg LTE i chce mi się śmiać, bo na naszych miejscówkach noclegowych, gdzie sobie siedzimy gdzieś po prostu w krzakach na ziemi, często mam totalny błąd sieci, brak zasięgu, a tutaj mam pełny zasięg i pełny internet, także niesamowite. Jak mówiłem, że jesteśmy 13 pięter pod ziemią, to było wyżej, bo jeszcze zjechaliśmy windą niżej i tu na dole spotkaliśmy informację, że to miejsce znajduje się 112 metrów pod powierzchnią ziemi. Żebyście sobie mogli wyobrazić ten rozmiar, to od podłogi do sufitu mamy tutaj 40 metrów, 50 metrów szerokości, a cała ta komnata ma 85 metrów długości, także naprawdę jest to ogromne pomieszczenie pod ziemią. Przyznam szczerze, że łódką jeszcze pod ziemią nie miałem okazji pływać, ale bardzo to przyjemne, relaksujące, zdrowotne, można wdychać tą sól, jest naprawdę pięknie. Niestety nie udało nam się spotkać niedźwiadka, a Przemysław, który pojechał 5 minut przed nami, dosłownie 5 minut przed nami wyjechał,
skubany, widział niedźwiadka, podszedł mu praktycznie do samochodu, zrobił mu zdjęcia, nagrał sobie filmik, a my jadąc dosłownie 5 minut za nim nie spotkaliśmy żadnego misia. Także no jestem trochę rozczarowany, jest mi trochę przykro, no ale no to jest po prostu, to jest znak, że jeszcze trzeba kiedyś do Rumunii wrócić.